Witam wszystkich bardzo serdecznie w 21. odcinku z The Last of Us. Gramy złą Abby, Abs, jak ją tam zwali. I Ellie, kontynuujemy zajrzyj tę tam. retrospekcję z jej Ruszaj strony. się. Niestety jesteśmy zmuszeni ją grać. No, coś tam tamten ogarnie. No, Boomer mówi, że Lispie jest ogarnięty. A co właśnie siedzi u Juniora? Że nie u mnie siedzi, a może się muszę na Kabel niego od nich obrazić. zaczepił. O, wciągnął. Idzie sam. I proszę, chodź! Mel, zostań za Liz. Spróbuję otworzyć te drzwi. Znaleźć dla was wejście. Super. Ostrożnie. Mówisz, że on taki ogarnięty? No widać, że ogarnięty chłop społecznościowo. I? Wciąż ani On śladu rozumiem, blizny. Że prowadzi Discorda Juniora. Żartowniś. Nie. Optymista. Typical Lispir. Na początku. To dość wysoko. No, tego się nie spodziewałem. No, on ma taką funkcję życiową, być modem, nie? To dość wysoko. A, całkiem. Mi było bardzo miło, jak ten Junior zrobił mi tego rajda. Czybym przyjął kiedyś takiego jeszcze raz. Zawsze trochę pomaga, nie? Dobra, Mel. Jesteśmy. No patrz, ty zostałeś od niego, nie? To już jest jedna osoba. No, jestem bardzo zadowolony. Zbieramy piguły, nożyczki. O, szafa. Ale mamy tu kobyłę. Dobra, jak dalej. To... Szybko. Aha, to u niego rajda się za 10 tysięcy punktów wykupuje tylko? To mało, przecież te punkty się... 4 dni nabija. Wiem, że go wykupił, bo mówił mi, że mi ogarnął. Wow. Zobaczcie. Jakiś warsztat dla łodzi. Zapamiętajmy to miejsce. Dowództwo zawsze szuka zapasowych części. Mówił mi, że mi ogarnął, bo jest modem, a nie mówił, że go wykupił specjalnie. Miło, miło. Złoty chłopak. No, ale ty babo, głupia, ja ci... Nie chcę nic ulepszać. Wiesz, tata zabierał mnie na ryby na takiej rodzinie. Dostawałem choroby morskiej. Było do bani. Mani, nie zachodź w ciążę. Staram się. Wykupiłeś 2 miesiące temu, ale kolega mieszka w Norwegii i nie streamuje w tych porach, co on kończy. Aha, czyli on rajduje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kończy. No to tak nie musi być, nie? Możesz rajda zrobić w każdej stronie. O, dzień dobry, 4 osoby, bardzo mi miło. Rajda możesz robić w każdej chwili. I ludzie najwyżej sobie wrócą i kto będzie chciał, ten zostanie. Może się zainteresuje kontentem u danej osoby. To jest właśnie fajna funkcja na Twitchu. Takie rzeczy powinni robić duzi streamerzy. Bomba rurowa. Mogę sobie pod nogi rzucić? Ty, to taka dość droga bomba. Wczoraj mnie nie rajdował, to było przedwczoraj. Dobra. Jest taki średni, no, no ale już wiesz, już mam partnera, bo ma tam te około 100 widzów, no tam co najmniej 70 widzów. To już jest coś.
nie jest? Ta. Korba pękła. Co teraz? Abby, spójrz. Wyjście. Manny, trzymaj się. Zaraz znajdziemy drogę na dach. Dobra. To jak? Cieszysz się, że się z nami zabrałaś? No tak. Przypomnij mi, żebym podziękowała Manny'emu. Cieszę się, że jestem tu z wami. Że w razie tarapatów jakoś pomogę. Możesz. Nie martw się, dziewczyno. Czemu mnie unikasz? Nie unikam cię. Prawie ze mną nie rozmawiasz od czasu Jackson. Sama nie wiem. Chyba byłam zbyt wstrząśnięta. Myślisz, że ja teraz będę przechodził jej całą historię od ostatnie 4 dni? Wolałabym nie brać w tym udziału. Kumam. Kto by chciał, co? Nie o to mi chodzi. Spróbujmy dostać się do tego włazu. Jasne. Próbujmy się dostać do włazu. Ej, Ani, najpierw... podstać mnie. Mam pomysł. Lubię pomysły. Okej. Okay. Idziemy. Okej. Okay. Raz, dwa... Jestem. Co wymyśliłaś? Chwila. Babo, jesteś w ciąży, ostrożnie. Co robisz? Znaczy już nie jesteś, bo cię zabiłem. Dobra, tylko powoli. A, Lispie siedzi u juniora, spoko. Niski środek ciężkości. Wierzę ci na słowo. Niski środek ciężkości. Pozdrów tam. Udało się. Gdzie ty mnie, babo, poprowadzisz? A, otworzysz tam te drzwi, okej. Chodź na górę. Dziękuję. Te 10k punktów to się w moment zdobywa, kurde. Ja może posiedzę i będę sobie rajdy robił na siebie. Nie, no bo to takie chamskie, tak się nie robi. To jest nie w porządku. Trzeba po ludzku zdobywać, jak będziesz okay. W porządku wobec innych, to ci się potem to opłaci. Hej, sprytnie. O, Nightbot się odezwał, super. To chodziło. Raz na 15. Łódka Owena. Ej, bo ja chcę z nią pogadać. Cofnij się. Wciąż próbuję to naprawić. Ta. Mówi, że skończy lada dzień. Lada dzień. Każdy ma jakąś obsesję. Ja mam psie zabawki. Ta. A ja te moje monety. Niechym żartem. Tam jest kładka, która biegnie do władzy. Tylko jak się na nią dostać? Ja mam taki plan, Mel. Że wezmę linę. Zrobię ten supeł wisielca. Nie wiem, jak się nazywa ten supeł. I się powieszę. Na to. Ewentualnie drabinka. Podnieś. Dawaj, silna baba jesteś. Baba. I połóż. O, mechanika z pierwszej części gry. Dobra, a tutaj po. Okej, teraz jak się na górę dostać? Aha. Może to takie proste.
że biorę. Nieźle. No i o to chodziło. Zobaczymy. Elegancko. Wykminione. Dość wysoko. Dostajesz zawrotu. No jakie ona ma łapy, boomer. Ty mi weź to wytłumacz. Tam są. A to nie ta gierka. Manny, no. Schodzimy. Dobra! Patrz, nasza baza. Rzut beretem. Możemy przejść przez rozjezdnię. Chcesz najpierw stąd zejść? O tak. Nie sądziłam, że czegokolwiek się boisz. Nie jestem taka nieustraszona. Daj spokój. No, nie potrafiłabym nikogo zoperować. Bałabym się, że coś spieprzę. Myślisz, że ja się nie boję? Oh, jeśli mówisz, że pocieszę, kwarantanna tak działa, że uważał cię za najlepszy. Wiadro wody mylisz z The Last of Us. Przecież zawsze mówiłaś, że się nie zna. Oglądałeś coś wcześniej? Chodź. O, dobra psina. Wreszcie się dogadałyście. Jak? Cicho? Tak. Nie gra mi to. A, jesteśmy już prawie w bazie. Rady. Jak już wrócimy, znajdę kanapę, obejdę film i będę chlał, aż zasnę. Minecraft. A, no ta, wiaderko wody. Serio? Po co Lina? O, jaki film? Niezłe przesłuchanie. Film o takiej... dziewczynie jeżdżącej na wilku. Uwielbiam go. A chlać będę. No, pograłbym Minecrafta, ale to... Mezcal z ostatniej imprezy. Halo, masz na myśli nasz mezcal? Powiem tak, moi znajomi nie potrafią się bawić w Minecrafta. Oni mają zero frajdy takiej... Chętnie bym się czegoś napiła. Gdybym nie była w ciąży. I nie uciekała. No to po prostu potrzeba takich ludzi, którzy, wiesz, są tam for fun, żeby się pośmiać z tego Minecrafta. Jest po prostu... Hej, w tę stronę. Może damy przy spawnie. Nie. Dobra, powiem tak, dotknę inną grę dopiero. Zaprowadzą nas do drogi do bazy. Zaprowadzą nas do drogi, okej. Okay. Wiem. Dotknę innej gry dopiero po The Last of Us. Aha, czyli ja mam iść w tę stronę. No, to nie, to logiczne, rzeczywiście. Boomer mogę z chęcią pogram, ale to dopiero jak ten. Jak skończę. No wiesz, ta gra jednak to jest taka historia. Ja na przykład po prostu nawet nie chcę słuchać tego, co oni gadają teraz w tym momencie. Nie chcę wiedzieć, co jej się stało. Ona dla mnie ma zginąć. Po prostu, ona ma zginąć. Ty kurwo. Heal. Oj! No, chciałbym zostawić ją, niech zginie, ale wtedy nie przejdę gry, a chcę wiedzieć, jak się skończy.
Niezwykle, ona jest twardsza od Eli. Ała! Spoiler. Jaki spoiler? Jaki spoiler? Ja tutaj nic nie spoileruję. Oglądając to, musisz być gotowy na spoilery. Jakbym oglądał to na YouTubie i trafiłbym na inny filmik, niestety trzeba być gotowym na spoilery, że trafi się na takowe. Ammo. Dobra, pyk. Jadymy dalej. Nie ty mi zaspoilerujesz? Ale okej. Ty znasz już koniec? Czy to żeś obejrzał? Kurwa. Nie masz. O, żeście zabili? Jezu, jak on? O. Paken. Brak amunicji. Eluwina. Serge the Player, to nie dwa dni temu skończył. A kto to jest Serge the Player? Ja to nie znaję takich osobaju. No nie mam pojęcia, kto to. Mogę ci powiedzieć, że nie oglądam gier na YouTubie, bo wszystkie co chcę to ogrywam, jeśli cię to interesuje. A. Co to? Tak było to od razu. A ta gra jest na 25-30 godzin, no to jak ona jest od piątku, no to kurde, niektórzy z youtuberzy mają ją dzień wcześniej, no to... Panie. Nikogo nie widzę. A tej gry się nie da przejść szybko. A, szybko to robi. To jest najlepsze. O, 70 obserwujących. Ktoś mi odrzucił sub obserwa? No nie. Smutno mi teraz. Ej, tutaj. O nie. Także jak zrobić coś za szybko, to zginiesz. O, 4 osoby, dzień dobry. Cholera. To pewnie ktoś od juniora mnie odfollowował. Bo to tylko on mi takiego rajda robił, że to coś dało. Raz mi MKR zrobił na blisko ponad osób, nie? I nie wykorzystałem tego. Wywaliło mi komputer albo internet wtedy. O. Erka pewnie. Jest Erka. Tu szapteczkę. Masz tych ludzi. Nie dorwiecie! Od seniora? Kur... Leżeć.
kilka skurwy, żeby... No, no, uciekamy, uciekamy. Gotowi? Gdzie mam wsiąść? A, tutaj, okej. Stary, trzymasz się? A, to to. O, Goku, dzień dobry. Hej, pokaż to. Goku, przywitaj się z Boomerkiem. Jesteście tutaj jedynymi osobami w sumie. Jadę, nie mam. Dobra, udało nam się uciec przed bliznami. Wiem, już prawie. Otwórzcie bramę! Przepuśćcie ich! Mel, co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? Okay? Czułam. Hej! Mamy dwójkę! On ma ranę postrzałową dłoni. Hej. Jak się cieszę, że na kamerce nie widać tego mojego... To prawie komplement. ...takiego zarostu, który jest nieprzyjemny. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Po Streamlabs jest jeszcze Nightbot, jest w ogóle dużo botów. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżaj się. Wyliżaj się. Czym jest prankcher? Nie wiem, to jest taki bot twitchowy, wiesz? Dzięki! Ci nowi rekruci. Tutaj wszystko oprócz ciebie i Goka jest botem. Dzięki. Dobra, dojechaliśmy. Wiecie, co się dzieje? W sensie? Stacjonujemy tu od 3 dni. Zgłaszamy się. Hej wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. O, idę poznać w końcu Isaaca. Nareszcie. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi. Lepiej znajdźmy Isaaca. Najpierw sprawdźmy, jak tam Mel. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? Dobra, no, trzeba to ogarnąć. Ktoś do Isaaca, chcę poznać Isaac. Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się tu ślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. No pokażcie mi jego twarz. No on jest od początku gry napisany tym bohaterem jednej notatki. A co tu się dzieje? Wodę rozdają? No przepuśćcie mnie, kurde. No fucking. Gdzie mam iść? Kiepsko to wygląda. Co? Nie jest źle. Nie wierz się. No. Dobra. Hej. To boli?
lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Nie stracę. No dobra, a ta api też miała jakiś tam powód, nie? To jest. Wystarczą trzy. Najgorsze jest to, że emocje wobec niej mi zeszły po. Tak jakby no prologu gry. Teraz tak. Niestety neutralnie trochę do tego podchodzę. O wilku mowa. Hej wam. Jak tam Melon? Wilku. Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale... Nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby to z nią być. Muszę wam coś pokazać. Gdzie jest? No pokazuj. Za mną. Dawaj, co tam masz? O Boże. To wszystko nasi. Ja pierdziele. Tak, i ciągle ich przybywa. Kostnica normalna. No kostnica, po prostu kostnica. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki? Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pięcie z blizny, hijo de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Ej, facet czy brat? Bo ja chyba nie rozumiem. Chyba facet. Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć co u Mel, więc... Dajcie znać co i jak. Jasne. O, rany. O, widzę, że się zgadaliśmy. Nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena. Może wysłał i nie powiedział Norze. Oby tak było. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, czy mnie oczy mylą? Czołem. Masz czas na rundkę? Nie mogę. Lecę do Isaaca. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. Na razie. Lecimy. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku... Chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. Hej, Abby. Musimy wejść. Isaac jest tam. O, boomer. Back. Miałem udać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. Poczekaj, teraz będzie pewnie ważna cutscenka, bo będziemy spotykać się z Isaaciem pierwszy raz.
Isaac bierze kąpiel. Szefie, Abby i menu tu są. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. No, słyszałem, że wpadliście w tarapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli... co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. No, mama Izaka. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał? Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduję go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiemy nie. się. Przecież mamy jeszcze kilka nie. dni. No, patrzcie, jakie mamy nie pozwala. Mamy tylko jedną szansę. Sprzeciwi się i od tego się to zaczyna. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie Abby. Okej. Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie. Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Zacznie mi przeszkadzacie w oglądaniu tej ważnej kadstenki, gdzie myślę tylko o tym, jak ją wypchnąć przez to okno, no. O. O, 3 lata wcześniej. Sam
zabijecie. Jeszcze jej wspomnienie? Wspomnienie we wspomnieniu to jest. Serio, skończ już. Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec. Tak. Tak, miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dupsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci. I sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Okej. No wstydzioszka, no. Nie. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem. Nie! Owen! Ktoś do wody skoczył, babo, nic mu nie będzie. F, Ctrl F. Ctrl F, Owen. Dobra, już mogę mówić. Chłopaki, o, Boomer, ile ty masz lat, że oglądasz? Słucham. Tu jestem, dupku. Skoczyłaś? A ja nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. No to je babochłop, no to jest... Pewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń za mną, tu sama zobaczysz. O, musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Owen... Co mogą zrobić? Wykopać kilka świetlików, które nie mają dokąd pójść? Może. Nie chcę się dowiedzieć. Po prostu to zobacz. Weź głęboki wdech. Biorę głęboki wdech. A, pod wodą jeszcze, żeby było załamanie światła na większego. Dokładnie nie. Tak. Zwiedzamy dalej? O kurwa. Chcecie tu, Boomer, chcecie tu, ty tu zostań. Kto ci powiedział, że cię tu nikt nie chce? Jesteśmy w trakcie podróży miłosnej, nie widać? Zupełnie jak w jakimś... Zoo dla ryb. Daj spokój. Zoo dla ryb. Popatrz na tę foczkę. Widziałem niedawno fokę. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie, na pewno nie. Wiem, co widziałem. Na własne oczy. Dobra. Oczki wy moje. Kończymy ten odcinek. Dziękuję bardzo za uwagę. Widzimy się w 22. Zapraszam i na Twitcha i na razie.